Proszę Państwa, dlaczego żeśmy się tutaj spotkali? Jesteśmy w takiej sytuacji, że jak Państwo zapewne się orientujecie, uruchamiane są, czy zwalniane są coraz to nowe branże gospodarki związane z różnego rodzaju działalnością artystyczną, kulturalną, innymi słowy masową. Tymczasem branża imprez sportowych pozostaje zamrożona. Od połowy marca nie można organizować żadnych imprez. I mamy takie poczucie, że to nie tylko jest krzywdzące, ale to również wynika z tego, że po prostu świat o nas trochę zapomniał. My do tej pory mieliśmy bardzo słabą, i to jest nasza wina, niczyja inna oczywiście, bardzo słabą reprezentację, jeśli chodzi o taki głos zewnętrzny. Dość długo czekaliśmy na to, że w kolejnych decyzjach rządowych o odmrażaniu, przy kolejnych etapach odmrażania gospodarki pojawi się informacja o tym, że można robić imprezy sportowe, masowe, czyli biegi uliczne, czyli imprezy rowerowe, czyli triatlonowe, biegi typu OCR, przeszkodowe, terenowe, leśne, jakiekolwiek inne. I nam tego zabrakło. No i tak naprawdę myśmy się spotkali w bardzo krótkim trybie, bo mieliśmy dość pewne informacje docierające do nas już od pewnego czasu z, powiedzmy, okolic decyzyjnych, że na początku lipca zostanie ogłoszona informacja, że można gdzieś tam od połowy lipca zacząć organizować imprezy sportowe do 1000 osób. Tymczasem w środę pojawił się kolejny komunikat rządu, w którym takiej informacji nie było i tak naprawdę w trybie bardzo pilnym zorganizowaliśmy to spotkanie, bo chcemy po prostu o sobie przypomnieć i chcemy wyjaśnić tym wszystkim, którzy decyzję podejmują, że bieg masowy, impreza triatlonowa nie są w żaden sposób bardziej niebezpieczne z punktu widzenia potencjalnego zarażenia się wirusem jakimkolwiek niż udział w koncercie w charakterze widza czy jakiegokolwiek innego uczestnika na zamkniętym obiekcie, takim jakim jest stadion czy hala widowiskowo-sportowa, nie są w niczym bardziej niebezpieczne niż wizyta w galerii handlowej. Te wszystkie rzeczy już normalnie albo przynajmniej częściowo normalnie funkcjonują, tymczasem my jesteśmy od blisko już pół roku zamrożeni, staramy się utrzymywać zatrudnienie, staramy się dawać nadzieję tym setkom tysięcy, jeśli już pewnie nie milionom ludzi, którzy uczestniczyli dotąd w naszych imprezach i tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, co się wydarzy. I my też nie mamy tego pojęcia, dlatego zależy nam na tym, żeby, mówiąc kolokwialnie, pochylono się nad naszą sytuacją, żeby wzięto pod uwagę nasze argumenty, żeby podjęto racjonalną decyzję o tym, a racjonalna decyzja naszym zdaniem jest taka, że imprezy masowe, które tu reprezentujemy, powinny bardzo szybko zostać przywrócone. Może nie od razu w pełnej wersji, bez żadnych limitów, ale na pewno stopniowo da się to zrobić. I to jest właśnie naczelny, krótkoterminowy cel tego nowo powstałego stowarzyszenia. To tyle z mojej strony.